No heja. Witam Was, kochani, serdecznie na kanale. Słuchajcie, jakieś 3 tygodnie temu mieliśmy tutaj test Jacksona Redwinda, nie? A w tym odcinku, na przełomie roku, kiedy ja tam prosiłem, żebyście podawali mi typy wędek, które byście chcieli, żebym obejrzał i wziął na warsztat i wyczochrał nad wodą w tym sezonie, to tam w komentarzach się pojawiły propozycje, żeby też brata Redwinda zrobić, czyli Bluewinda. I słuchajcie, proszę bardzo, oto i on we własnej osobie. Kupiłem, znaczy się zanabyłem drogą kupna, wymęczyłem nad wodą i teraz mogę udzielić Wam troszeczkę odpowiedzi na pewne pytania i podzielić się moimi wrażeniami z użytkowania tego kija. Słuchajcie, jak zainteresowani, no to co tam nie przeciągamy, no. Zapraszam. Jedziemy. Jackson Bluewind, wersja, kochani, 2 metry 10 centymetrów długości i wyrzut opisany przez producenta na zakres od 2 do 12 gramów. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek wcześniej widział Redwinda, to tu się pewnie poczuje przynajmniej tak designersko, wizualnie, jak w domu, bo Bluewind wygląda prawie że tak samo. To znaczy, ten sam uchwyt kołowrotka, pianka Ewa, te same przelotki i ten sam design tych kolorowych naklejek wykończenia, tylko że tutaj zamiast biało-czerwonego mamy biało-niebieskie. Nazwa zobowiązuje. Słuchajcie, przelotek na ringu, znaczy na blanku, przepraszam najmocniej, przelotek na blanku zamontowano sztuk 8, podobno jak w Redwindzie. I teraz słuchajcie tak, wygląda to na jakąś recydywę ze strony Jacksona, bo one są zamontowane równo. Tu nic nie ucieka. Na boki, tak więc drugi kij, druga seria i udało się. Okazuje się, że w sprzęcie za 130 zł można przelotki zamontować równo. Jeśli idzie o sam montaż, czy wykończenie omotek, tak to nazwijmy, no co ja powiem, no jest tego lakieru tu trochę przydużo. Wygląda to tak subiektywnie minimalnie gorzej niż w Redwindzie. Wydaje mi się, że to kwestia po prostu osobnicza egzemplarza. Ale tragedii nie ma. Tak bierzemy pod uwagę. Aha, dobra, kij za 130 zł. Może być. Machamy ręką. Oczywiście jak było tego mniej i te przelotki byłyby jakieś może delikatniejsze trochę, to może by to lepiej chodziło. No ale dobra. Budżet jaki jest, wszyscy wiemy. Schodzimy do dolnika i teraz tak. Ten sam uchwyt kołowrotka. No może być. No mi tam powiedzmy 4 liter mi nie urwał, ale ani w jedną, ani w drugą stronę jest jak najbardziej użyteczny, bo można łowić. Natomiast popatrzmy, co tu się dzieje, jeśli chodzi o długość tego dolnika, bo tak, wędka ma 2,10, jest 12 cm dłuższa niż testowany Redwind, a długość tego dolnika, słuchajcie, jest prawie identyczna jak w Redwindzie.
Mówię prawie identyczna, bo byłaby identyczna, gdyby nie to, że jest jeszcze ze 3 mm krótsze. A sam kij, tu teraz podajemy dane, waży jakieś 105 gramów. Czyli to wychodzi jakieś 17-18 gramów, bodajże więcej niż od Redwinda. Czyli mamy tak, większą masę, dłuższy blank, dolnik praktycznie tej samej długości. Tada, co tu mogło pójść nie tak? No to jeżeli ktokolwiek obstawiał, że ten kij będzie źle wyważony i będzie leciał na ryj, to tak, kochani, tak się właśnie dzieje. Ten kij jest źle wyważony, ten dolnik jest za krótki, wędka ciąży ewidentnie ku przodowi i takie sobie to jest użytkowo. Te 105 gramów przy tak wyważonym kiju waży więcej niż 105 gramów w wędce dobrze wyważonej. To zupełnie inaczej to się odbiera i łowienie dłuższy czas tym kijem jest nieco uciążliwe. Wróćmy jeszcze na moment teraz, słuchajcie, do blanku. Jak wyglądają średnice tegoż wynalazku. I słuchajcie teraz tak, przy przelotce szczytowej mamy tutaj 1,45 mm. To wygląda w ogóle dość ciekawe, bo tak pierwsze kilka centymetrów jest takie troszkę cieńsze, a potem szybko się robi grubszy. I teraz tak, słuchajcie, przy połączeniu składów to już jest prawie 6 mm, 5,90, a tutaj przy dolniku 7,75 mm. Natomiast rzecz ciekawa, zaraz za połączeniem składów, słuchajcie, tu jest tylko 4,6 mm. To tak, powiedzielibyśmy, że ta zbieżność jest niewielka, ale jak się popatrzy na to, jak to wygląda, jak ta konstrukcja się prezentuje, to ta zbieżność jest tak troszkę zaburzona, nie? I teraz słuchajcie, będzie to miało swoje poważne konsekwencje, jeśli idzie o akcję tej wędki. A do tego przejdziemy za chwilę. There's a long time ago, I met Mr. Dracula. He told me, do you like Fuencula? It's the new funky dance. We have to dance all new that for a long time of romance. Kiedy zaczynamy mówić o akcji Bluinda w opisywanej wersji, pierwsze co nam przychodzi do głowy, że jest to kij o akcji, którą określilibyśmy raczej jako slow. Taki bardziej paraboliczny, może
może z pogranicza slow a moderate, tak jakbyśmy określili, ale raczej slow. Tylko że takie określenie, postawienie sprawy nie do końca wyczerpuje nam temat tego, jak ten kij realnie się zachowuje w trakcie eksploatacji. Bo przyjrzyjmy się temu blankowi teraz dokładnie. To, co wspominałem. Słuchajcie, tu jest tak. Pierwsze kilka centymetrów jest takie delikatniejsze, się gnie. To w zasadzie jest do pierwszej przelotki tu liczonej od tej szczytowej, czyli powiedzmy od szczytu, tak? Szczytowa i następna. Później tak, on zaczyna nam nabierać mocy, ten blank, jakieś 30 centymetrów przed połączeniem składów, 30-40, mamy takie, robi się nam takie przesztywnienie. On się tutaj już tak nie chce poddawać, po czym, słuchajcie, zaraz za połączeniem składów, w tym miejscu, gdzie on ma 4,6 mm średnicy, on się robi tak naprawdę bardziej trochę miękki niż ta część tutaj powyżej tego składu. Krótko mówiąc, blank zamiast płynnie tak jakby zwiększać swoją moc w momencie, kiedy idziemy od szczytówki w stronę dolnika, ma w tym miejscu taki słabszy punkt. On jest do zaobserwowania na zdjęciach krzywych ugięć, ale zapewniam Was, bardziej tego zaobserwujecie w trakcie użytkowania tego kija. Bo teraz, czym może nam się to wszystko objawiać? Słuchajcie, generalna zasada jest taka, że kije o, powiedzmy, takiej wolniejszej akcji, jak na przykład taki blunt, gdzie wolniejsza akcja nie jest niczym złym, bo do niektórych metod połowu, czy mówienia niektórych gatunków, kije o wolniejszej akcji są po prostu lepsze niż kije szybsze. No i to tyle. Trzeba dostosować sprzęt do ryby, łowiska i metody. Niemniej generalnie to jest tak, że kije te takie bardziej lejące się przy wyrzucie, kiedy rzucamy przynętami, trzeba ładować odrobinę ostrożniej. Troszeczkę wolniej, bo one są, powiedzmy, bardziej spolegliwe i mają większe tendencje do, jak to się mówi, lekkiego majtania nam się na boki w momencie, kiedy będziemy mieli jakieś niedostatki w technice rzutowej, czyli będziemy próbować zrzucać zbyt dynamicznie albo odrobinę nie będziemy trzymać linii, na przykład ręki, wykonując rzut, wtedy będziemy mieć odskoki na boki. To teraz wyobraźcie sobie, że tak, to nie tylko jest wolne, ale to ma jeszcze tak, tu słabszy punkt, później nam się włącza mocniej, teraz tu jest miękko, twardziej, znowu miękko. Co się będzie działo w trakcie rzutu? Słuchajcie, w momencie, kiedy próbujemy dokonać jakichkolwiek odrobinę bardziej dynamicznych rzutów, zwłaszcza kiedy zwiększamy masę wabika i dochodzimy gdzieś do górnych ekstremów tego kija, Jackson Blueint zamienia nam się, kochani, w istny rozrzutnik do obornika, siejąc przynętami po prostu na lewo i prawo. Trzeba się z nim obchodzić jak ze zgniłym jajeczkiem nad wodą, żeby te przynęte w miarę celnie podawać. I powiem Wam, nie ukrywam, drażniła mnie pod tym względem ta wędka okrutnie. Okrutnie. Było to po prostu, nie dość, że leci na ryj, no to jeszcze po prostu rzucanie tym to jest jakaś mordęga. Żeby to chodziło jak trzeba i żeby to precyzyjnie podawało te przynęte. Konstrukcja tego blanku generalnie no nie porywa, no. To nie jest rzecz, którą ja bym określił, że to działa dobrze. Dla mnie to jest jakiś błąd konstrukcyjny i wynalazek, który nie powinien w ogóle zaistnieć. Taka jest moja ocena, moi drodzy. Oczywiście, jeśli idzie o pracę pod rybą, no to on się gnie fajnie, dość głęboko, on nieźle trzyma tę rybę. Ten kij ma taką, powiedzmy, na przyzwoitym poziomie, jak na tę półkę cenową, czułość nawet. On całkiem nieźle te brania
przenosi, jak na taktaniki. To nie jest tam jakaś totalnie głucha pała. Natomiast słuchajcie, no to jak wygląda rzucanie tym czymś oraz to jak to się zachowuje przez to ciążenie ku przodowi przy dłuższym łowieniu przez kilka godzin, dla mnie to są rzeczy dyskwalifikujące. Ale no cóż, no ja oczywiście się nie poddałem. Ten kij był ze mną nad wodą sporo godzin, a starałem się znaleźć jakieś mocne punkty, do czego to się nadaje. To teraz opowiem Wam o realnym CW i do jakich zastosowań ja te wędkę. Realne CW Jacksona Blue Winda w opisywanej, testowanej, omawianej dzisiaj wersji szacuje na zakres od 3 do 12 gramów. Dołem schodzenie poniżej 3 sensu wielkiego nie ma, bo to nie jest kij tak finezyjny, żeby sobie tam radził. Już te 3 gramy to on tak ledwo. Górą słuchajcie też nie zaszalejemy, bo on już kiedy się zbliża do tych 12 gramów, to ten gnący się spolegliwy blank posiadający ten słaby punkt tutaj, o, w którym on się nam gnie bardziej niż powinien, kiedy dochodzimy do takich wagomiarów, on zaczyna po prostu klękać, on zaczyna siać tymi przynętami na lewo, prawo, siada totalnie dynamika tej wędki i tyle. Koniec jego możliwości. I teraz powstaje pytanie, do czego ten kij się nadaje, w jakich zastosowaniach ja bym go głównie widział. No to słuchajcie, jeżeli wykluczymy wykorzystanie go jako bacik do poganiania krów na polu, sio, mućka, sio, albo ewentualnie zastosowanie go jako awaryjny pałąk do namiotu typu iglo, to może dałby radę. No to od biedy jest to wędka, która nam obsłuży różnego rodzaju przynęty typu krank. Nieduże wirówki, cykady, nieduże woblerki typu krank, czy też wirujące ogonki. I z tymi ostatnimi przekonałem się na własnej skórze, byle nie za ciężko i nie za głęboko, bo namierzyliśmy z kolegą parę dni przed kręceniem tego materiału okonie stojące na spadzie gdzieś na 7-8 metrach i łowiliśmy na to samo, na wirujące ogony 10 gramów i kolega był w stanie wcinać rybę za rybą, a ja czułem te brania. No ale ta gumiasta sierota, która nie jest do takiego łowienia po prostu przeznaczona, nie była w stanie tych ryb wciąć. Natomiast kiedy prowadzimy płycej w toni tego typu przynęty, no to tak, o te ryby dobrze wcina, trzyma, pracuje. Natomiast przez to, jak się tym rzuca, jak to jest wyważone, to całościowo, żeby to było przyjemne, to ja bym nie powiedział.
kochani. To. Nie na pewno. Teraz słuchajcie, żeby nie było, że ja to tak opowiadam i wziąłem go raz nad wodę i uciekłem z nad tej wody, bo mi się nie chciało. Ja naprawdę go wyczochrałem nad wodą solidnie i byłem z nim ze 3-4 razy chyba nawet. Mam na dowód nagrania, bo tam trochę ryb na niego też złowiłem. Tak więc zapraszam teraz serdecznie do oglądania tych nagrań. Sobie zobaczycie, jak on chodzi pod jakąś taką rybką mniejszą i pod rybką trochę większą. A po tych nagraniach zapraszam na parę słów podsumowania.
lepszy. Chyba nie, czy nie podbierak. O. Masz? Jak ten już ma 20. No tak. Ten ma takie dobre 20. No takiego to dawno już nie złożyłem. Porzucimy go do tego, gdzie się tu. Bez szczypków to się... Wiesz co, mam tu gdzieś na wierzchu, zaraz wyciągnę sobie. O. O, tam widzę sobie walił w podniebienie. Ciap. I tu masz na brzegu taki karabinczyk.
To cóż ja mogę, kochani, w podsumowaniu materiału poświęconego Jacksonowi Blueint, w tej konkretnej, oczywiście testowanej wersji, powiedzieć? Pierwsze, co chciałbym powiedzieć, że jest to jeden z najgorszych kijów, który trafił w moje ręce w przeciągu ostatnich paru lat. Jest to wędka, która nie dostarczyła mi za bardzo przyjemności w trakcie testowania. Jest to kij, który mnie w czasie tego testowania drażnił, denerwował i tyle. I tak powiem, i tak jak staram się być zawsze gdzieś taki zrównoważony w swoich opiniach, tak jak zawsze staram się znaleźć te mocniejsze i słabsze punkty danej wędki, tak w tym wypadku tych mocniejszych nie widzę, bo nawet argument cenowy tu w tym wypadku nie jest żadnym argumentem, bo za podobne pieniądze można kupić po prostu wędki lepsze. I koniec. I tu się, kochani, dyskusja kończy, moim zdaniem. Jeżeli chcecie jakiegoś porównania co do Redwinda, to obejrzyjcie materiały, tam wszystko jest jasne. Pójdźmy tu porównaniem matrixowym. Jak was w opuszczonym wieżowcu dopadnie facet i każe wam wybierać, czy chcecie wędkę niebieską czy czerwoną i musicie wybrać, to niebieska nie. To bierzcie czerwoną. To taka moja rada, jeśli idzie o produkty Jacksona z serii Wind. I co? Za dzisiaj, słuchajcie, wielkie dzięki. Robią się kolejne testy. Jeszcze tak na 100% nie wiem, co będzie za tydzień, ale wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawy, bardzo fajny patyk okoniowy. Niestety patyk okoniowy nie tani, zdecydowanie. Ale myślę, temat gorący i wiele osób ten test może zainteresować. Zobaczymy, czy się wyrobi. W ten weekend mam takie małe tam zawody, coś tam, ale myślę, że powinno być dobrze. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Six of my legs.